Serdecznie witamy wszystkich hodowców spółki Bula Lata, czy nie trzeba przedstawiać. W tym roku na Olimpiadzie gołąb z Polski reprezentujący tą hodowlę w Polsce na pierwsze miejsce, na Olimpiadzie w kategorii A zajął czwarte miejsce. No przykre jest to, że Manfreda to tam spotykamy, Michała rzadziej, bo Michał pracuje na zachodzie, w Niemczech konkretnie, to w tygodniu jest tam zajęty, niekiedy na weekendy przyjeżdża, kiedy jest ten sezon, no teraz go akurat nie ma. A przykre to jest to, że kolega Manfred teraz też, który to się normalnie zajmował hodowlą, to jeszcze w Polsce w czasie sezonu lotowego, z uwagi na to, że ostatnie dwa sezony praktycznie jest wynajmowany niejako do zajmowania się innymi hodowlami, no to siłą rzeczy hodowla musi być, nie wiem, czy zlikwidowana, czy zredukowana, ale o tym to powie już Manfred. Proszę bardzo. Chyba zredukowana mocno, podejrzewam, że o jakieś 70%. Praktycznie wszystko chyba jest do sprzedania. Z wyjątkiem gołębi rozpłodowych starszych niż rocznik 2010. I sobie te stare zachowy zatrzymujecie, tak? Ale to nie dlatego, że nie chcemy ich sprzedać, tylko dlatego, że nie chcemy mieć problemów gdzieś tam za pół roku na nowym miejscu. A generalnie te wszystkie dzieci z Besta i tak dalej to są już zaawansowane roczniki, więc to raczej lepiej, żeby to zostało. Po prostu nie chcemy mieć jakichś tam problemów. My tam u Manfreda byliśmy i Michała wielokrotnie, pokazywaliśmy tą hodowlę, na locie też oglądaliśmy, jak te gołębie przychodzą, no wynikami też te gołębie pokazują, do czego są zdolne, jakie osiągają sukcesy. Powiedzmy, tych gołębi na sprzedaż teraz zaczynamy wyprzedawać je pomału, to będzie te najpierw od młodych zaczniemy, tak? Weźmiemy tam starsze roczniki z lotników, czyli powiedzmy rocznik 12, to jest nasz najstarszy rocznik, bo w 12 zaczęliśmy, czyli zaczniemy od 12 i późne mutki. Aha, czyli teraz to będzie teraz tutaj, tak? To będzie pierwsza transza, to niejako kilkadziesiąt takich gołębi będzie pomieszanych, tak. A później te kolejne będą chodzić. Wszystkich razem, ile tak przewiduję, że do sprzedaży będzie około? Około 150. Tak, tutaj tylko musimy się uzbroić troszeczkę w cierpliwość, bo też problemy logistyczne, no Michał, oczywiście każdy wie, bo Michał prowadzi szczegółową kontrolę, ale Michał uwaga, że raz na jakiś czas tylko przyjeżdża, to dowód też jest w stanie wystawić w momencie, kiedy jest czymś z weekend, co jakiś czas, tak? Bo co tydzień jest, czy nie? Generalnie jest co tydzień, ale też tak praktycznie mijamy się, no bo on jest na przykład zjeżdża w weekend, a ja mam zajęty weekend, typu ostatni weekend w Katowicach musiałem być. Widzieliśmy, wasz kolega był zajęty, my byliśmy zajęci przy różnych, że tak powiem, czynnościach. Ciężko się spotkać. Dobrze, ale te gołębie będziemy mieli wystawione. Jakie tam gołębie na przykład z tych młodych, z czego się możemy spodziewać? Czy będą takie na przykład perełki, jakaś syn olimpijczyka tego, czy coś, czy córka? Będzie, nie ma problemu z tym. Dla potencjalnego klienta oczywiście certyfikat DNA możemy wystawić. Tam będzie sporo wnuków tej naszej olimpijki, bo mamy tam w rozpłodzie kilka sztuk, więc będą wnuki. Dobre gołębie będą z konkursami, typu tam ta nasza 712, która ma bodajże na 4 lata, na 43 wkładania chyba ma. Około 40 konkursów. Z tych lotowych to gołębi, tak? Tak. A tych gołębi rozpłodowych, które macie też, to przypomnijmy, bo to miałeś tam i gołębie, to były takie, co jeździliśmy razem, wspólnie też dużo wybieraliśmy, były to i Teojapę, Hirna, tak? Będą Hirny, będzie Teojapę, będzie Roland Fitzner i będą ostatnie zakupy też od Herbotsa, typu po Super Yardlingu, po Royal Prince, po Frumie, tam jest, ale to są już stosunkowo młode gołębie, typu 16 rocznik. To nie mieliście jeszcze ich sprawdzone, tak? 15 rocznik. To są te takie, co wam się zdaje, że. To są świeże zakupy, tak. Ale nie, no jeśli to sprzedajemy, no to nie. No, chodzi też o to, żeby to po prostu poszło, a nie w ten sens, że nie chcemy tego sprzedać. Tak? Generalnie chodzi o to, żeby... Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz tam kolega, gdzie teraz będzie pracował. Można mi powiedzieć, kogo, czy na przykład byłeś opiekunem w hodowlach, czy nie za bardzo? Nie wiem, czy... Ja nie robię z tego żadnych tajemnic, ale nie wiem, czy... Ale to czołowe hodowla. Miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie lotowym, kiedy się loty rozpoczną, to będziemy mogli kolegę Manfreda tam spotkać. Na pewno tam gdzieś przyjedziemy na ten lot, żeby to pokazać. Także na razie dziękujemy. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry.